Pięknie dziękuję za to, że przypomniała Pani, jak się nazywam. Dobra, bardzo dobrze. A powiedzcie mi w ogóle, czy tak sobie właśnie wyobrażaliście tego pana pisarza, co nam przyjechał? Nie. Jak ja lubię tę odpowiedź. A myśleliście, że gościu jaki będzie? Chudy. Teraz sami już widzicie. Jeśli panie nauczycielki będą wiedziały, że nie dacie mi mówić, to was zaraz zabiorą i pójdziecie do szkoły. Tak, nie! Kiedyś nawet na takim spotkaniu grupka dzieci spytała mnie, w zasadzie jeden chłopiec mówi, bo pan pisze takie fajne, śmieszne książki, a dałby pan radę napisać horror? Ja mówię, o, nie wiem, nie próbowałem nigdy. A chłopiec mówi, a mógłby pan spróbować? Ja mówię, no spróbować mogę. I spytałem ich, co w tym horrorze ma być? Ktoś tam powiedział, duchy. Ja mówię, dobra, będą duchy. Ktoś tam inny mówi, wilkołak. Ja mówię, dobra, będzie wilkołak. Ktoś jeszcze, nie, o zombie akurat nikt nie prosił, ale ktoś tam jeszcze mówi, wampir. Ja mówię, dobrze, będzie wampir. A była też na tym spotkaniu, oprócz dzieci ze podstawówki, była też grupka dzieciaczków z przedszkola. Takie zupełnie maluszki siedziały sobie na ławeczce pod ścianą, no ile mogły mieć, 4-5 latek. I taka jedna malutka dziewczynka, takie miała oczka niebieskie, takie warkoczyki z kokardkami, taką sukieneczkę ładną, groszki, nie? I podnosi łapkę do góry. Ja mówię, no co chciałaś powiedzieć? A ta malutka dziewczynka mówi tak, proszę pana, żeby w tym horrorze była piła i żeby wszystkich rozpiłowała na kawałki. Thank you.